Hej, super, że jesteś. Przychodzę dzisiaj z bardziej niż zwykle nietypową sprawą. A mianowicie, no właśnie, szczerze powiedziawszy nie wiem jak to określić, bo mówimy tutaj o końcówce XIX i początku XX wieku, a o ile dobrze mi wiadomo, albo przynajmniej ja nie spotkałam się z innymi informacjami, to wtedy nie podawano nikomu hormonów, ani też nie wykonywano operacji zmiany płci. A o tak, no właśnie, takim delikwencie dzisiaj mówimy. I ja wiem, że w myśl zasady wszelkich poprawności politycznych dzisiaj wszędzie wypisane jest, że był to mężczyzna transseksualny, ale generalnie to on był raczej przebierańcem trans. Nie wiem, może w wielkich porywach nazwałabym go po prostu transwestytą, ale transseksualny, no to tak jak powiedziałam, niestety nie, nic mu tam nie doprawili, hormonów mu nie podali, ale niech będzie, że na potrzeby odcinka będzie to mężczyzna. Choć początkowo wiadomo, urodzony jako dziewczynka. Mowa będzie o Eugenii Faleni, urodzonej 25 lipca 1875 roku. Eugenia urodziła się w Livorno we Włoszech albo we Florencji. Tutaj jak gdyby nie ma pewności co do dokumentacji. Eugenia była najstarszą z 22 dzieci, przy czym do stanu dorosłego przeżyło jedynie 10 chłopców i 7 dziewcząt. Rodzina dziewczynki wyjechała do Wellington w Nowej Zelandii mniej więcej około 1877 roku, kiedy dziewczynka miała zaledwie 2 latka, więc na szczęście nie było tak, że musieli zabierać 17 walizek z dziećmi w środku, bo jak wspomniałam, ona była najstarsza. Głowa rodziny Faleni określana była jako tyran i despota, pracujący jako woźnica oraz jako rybak. Matka, w sumie nie wiadomo, pewnie zajmowała się domem, chociaż w zasadzie to ona była w kółko w ciąży, więc ciężko powiedzieć. W każdym razie, młoda Eugenia zdecydowała, że zostanie młodym Eugenim, czy też Eugeniuszem. W późniejszym życiu znana była też jako Harry Leo Crawford i Jean Ford. A zaczęło się wszystko od tego, że tutaj już będę nazywać ją Eugeniuszem, czy też Eugene'em, tak będzie mi łatwiej, że Eugene zaczął przebierać się w chłopięce ciuchy, głównie po to, żeby dostać jakąś pracę. Zazwyczaj jako taki przebrany Eugene pracował w wytwórniach cegieł albo na przykład w stajniach. W tym czasie był już nastolatkiem. W końcu zdecydował się opuścić strony rodzinne i pod przykrywką chłopca kabinowego na statku wypłynął głównie w życiową podróż. Zaczął też oficjalnie przedstawiać się jako Eugene Faleni. Jego tak zwana rodzina w ogóle się tym nie kłopotała. To znaczy, ja się nie dziwię, 17 dzieci, w sensie, które przeżyło, zawsze sobie biorą jakieś nowe, nie? Jedno w tą, jedno w tamtą. Co za różnica. W każdym bądź razie ich to za bardzo nie interesowało, nie szukali go, a w momencie, kiedy posklejali sobie różne puzelki, że ich Eugenia wolała zostać Eugeniuszem, to już w ogóle obrazili się na dobre. Przyjęli generalnie wrogą postawę w opozycji do jego całkowitego zachowania, tak, i do chęci bycia chłopcem. W aktach rodziny Faleni możemy też znaleźć informację o tym, że Eugenia lub Eugeniusz, tutaj nie jest to powiedziane, była lub był w związku małżeńskim z osobą zwaną Marcello Faleni, zanim przybył lub przybyła do Sydney. W każdym razie Eugene spędził kilka lat na morzu, po czym jego prawdziwa płeć została odkryta. Gdy po kilku latach na statku doszło do pewnej rozmowy po pijaku, bo chyba tak należy to nazwać, z kapitanem statku,
Okazało się, że Eugene jest tak naprawdę Eugenią, czyli Eugenią. A cała ta pijacka rozmowa była zupełnie niewinna. Kiedy Eugene rozmawiał z kimś po włosku, powiedział zwyczajnie, że jego babcia zwracała się do niego w formie żeńskiej. Dokładnie tak jak w polskim są różnice, kiedy mówimy do niej lub do niego. Tak samo we włoskim jest picolina, co w sumie oznacza malca, ale malca w formie żeńskiej. Po polsku ktoś powiedziałby pewnie malutka, gdzie formą męską byłoby picolino, czyli malutki. I przez taki jeden niewinny komentarz wszystko się wydało. Z jakiegoś powodu kapitan niekoniecznie uznał, że były to jakieś pijackie żarty lub wybryki i bardzo dobrze zapamiętał sobie ten fragment rozmowy. Niestety późniejsze wydarzenia okazały się jedynie gorsze, dlatego że cała załoga statku odwróciła się od niego, natomiast kapitan wręcz przeciwnie. Jednak to wręcz przeciwnie miało charakter czynności wymuszonych, tak to ujmę, o znamionach czynu zabronionego. Innymi słowy, zaczął używać sobie na Eugenie w sposób, na jaki miał ochotę. Ponieważ stary morski przesąd mówi o tym, że kobieta na statku to pech, to bardzo szybko odstawili Eugena na stały ląd, a przy okazji okazało się, że był on już wtedy w ciąży. I takim sposobem dotarliśmy do roku 1898 u wybrzeży Australii w Newcastle. Jeszcze tego samego roku Eugene urodziła Japitola Nosoro, ale po prostu ciężko mi mówić o kwestiach typowo kobiecych w nawiązaniu do tego, że ona już przedstawiał się jako mężczyzna i w zasadzie żył jako mężczyzna. W każdym razie urodziła córkę i nazwała ją Josephine Crawford Falleni. Dziewczynka przyszła na świat w Sydney, w Australii, ale ponieważ Eugene nie miał ochoty zajmować się córką, chciał żyć swoim życiem w taki sposób, jaki sobie wcześniej wybrał, to oddał dziewczynkę na wychowanie, czy też pod opiekę pani De Angelis, która z pochodzenia była również Włoszką. Po odstawieniu jej na miejsce do Double Bay, sam zaczął przedstawiać się jako Harry Leo Crawford. Wymyślił sobie historyjkę, że jego przodkowie to Szkoci, po czym na nowo zaczął budować swoje życie. Dziewczynkę odwiedzał rzadko i nieregularnie. Mała Josefina panią De Angelis nazywała babcią, a później powiedziała też, że babcia pewnego razu powiedziała jej, iż jej ojciec był kapitanem na statku. Harry, czyli Eugene, podejmował się w międzyczasie różnych prac. Pracował w wytwórni mięsa, pracował w różnych pubach, pracował w fabryce gumy, aż do 1912 roku, kiedy to zaczął pracę dla doktora G.R.C. Clark w północnym Sydney, w miejscowości Wahroonga, w charakterze kierowcy. I w tym miejscu zaczyna się trochę bardziej tragiczna część dzisiejszej opowieści. W momencie, kiedy pracował dla doktora Clarka, poznał jego piękną skądinąd służącą, Annie Birkett. W tym czasie Annie była już wdową i miała na utrzymaniu 13-letniego syna. Dla kobiety Henry był bardzo przystojnym mężczyzną, który zawsze poświęcał jej ogromną ilość uwagi, a w tym samym czasie ignorował całą atencję, którą otrzymywał od innych pracownic doktora Clarka. Po jakimś czasie Annie zabrała swojego syna i wraz z nim udali się do Balmain. Tam natomiast za odłożone wcześniej pieniądze udało jej się otworzyć maleńką cukiernię. Harry nie pozwolił jednak, by mu się tak łatwo wymknęła. Udał się za nią i
zajął się jej interesem. 19 lutego 1913 roku, po dość krótkim randkowaniu, para zdecydowała się pobrać. Ceremonia zaślubin miała miejsce w centrum Balmain na plebanii metodystów. Niedługo później, już jako małżeństwo, przeprowadzili się do Drummond, gdzie Harry podejmował się naprawdę najróżniejszych prac w hotelach i fabrykach. Przez kolejne kilka lat Annie nie miała podobno bladego pojęcia o tym, że jej małżonek był tak naprawdę fizycznie przede wszystkim kobietą. W 1917 roku doszło do tragedii, której to w dość wymowny sposób pomógł nie kto inny jak oczywiście sąsiad bądź sąsiadka, ponieważ w języku angielskim jest tylko jedno słowo na to, jest to neighbor. A że nie jest podane ani imię, ani nazwisko, ani nic pomiędzy, to pozostaje nam jedynie zgadywać, któż taki mógł to być. W każdym razie owy sąsiadka porozmawiała z Annie i powiedziała jej, że jej małżonek tak naprawdę jest kobietą. Annie była zszokowana, nie mogła w to uwierzyć, ale wróciła do domu, poczekała na męża i zdecydowała się na konfrontację. Jednak w rozmowie Harry odmawiał przyznania się do płci urodzenia. Obawiał się, że jego małżonka poszłaby z tą informacją na policję i że zostałby aresztowany. Nie bardzo wiem, na jakiej podstawie, no ale dobra. W każdym bądź razie, niedługo potem jego zdruzgotana małżonka zdecydowała się na rozwiązanie tego małżeństwa. Gdzie podejrzewam, bardziej mogło jej chodzić o to, że jej małżonek miał do niej kompletnie zerowe zaufanie, że do tego czasu żyli w kłamstwie, że ona nie wiedziała, co się dzieje. I skoro o małżonku mowa, to Harry z kolei wymyślił sobie, że ponieważ czas od kłótni do powiedzmy zakończenia tego małżeństwa jakiś tam minął, więc on sobie ubzdurał, że nie no, że wszystko będzie w porządku, że cała sytuacja będzie nadal kontynuowana. 1 października 1917 roku Annie zasugerowała, żeby we dwójkę wybrali się na piknik w okolice Lane Cove River. To, co działo się później, generalnie jest znane z tego, co Henry opowiedział policji. Według jego słów, po przybyciu na miejsce, jego małżonka ujawniła prawdziwy powód tej wizyty, czy też tego wypadu, i powiedziała, że no, chciałaby się z nim rozstać. To rozwścieczyło go do tego stopnia, że najpierw się pokłócili o to, że on urodził się jako kobieta, chociaż tak naprawdę wiemy, że dalej kobietą był, bo wiadomo, że nic mu nie urosło, a hormonów też nie dostał. Ona powiedziała, że no, nie jest w stanie z nim w takich okolicznościach żyć dalej. I według Eugenia Annie po prostu pośliznęła się w trakcie tej kłótni, upadła, uderzyła głową o duży kamień, po czym straciła przytomność. Eugene przeraził się, nie wiedział, co zrobić z ciałem, bo uznał, że jego małżonka po straceniu przytomności zmarła w przeciągu kilku minut. Ale był oczywiście tak przerażony, że jego kombinatorski łeb działał jak należy, czyli rozejrzał się dokładnie, sprawdził, czy nikogo nie ma wokół, czy nikt ich nie widział, po czym gdy uznał, że na pikniku, dokładnie w tej miejscówce byli sami, to jest to świetna okazja, żeby ciało swojej, w tym momencie no, byłej już małżonki, podpalić tylko po to, żeby nie nadawała się do jakiejkolwiek identyfikacji. Cała sytuacja ze śmiercią kobiety w ogóle go nie przerażała. Dlaczego więc posunął się do spalenia zwłok, czy podpalenia zwłok tylko po to, żeby ani nie została zidentyfikowana? Jak na prawdziwego dupka przystało, bardziej przejmował się oczywiście sobą. Zwyczajnie bał się, że w momencie, kiedy tożsamość jego ślubnej zostanie ujawniona, on zostanie aresztowany i przy okazji tego aresztowania wyjdzie na jaw to, że
jest fizycznie nadal kobietą i że też jako kobieta został urodzony. Nie wiem dokładnie w którym miejscu czy w jakim miejscu spalił to ciało, natomiast porzucił je później w niedalekich Krzaczorach przy Mowbray Road, Chatswood, gdzie zostało odnalezione w październiku 1917 roku, czyli wtedy, kiedy wybrali się na piknik. Na początku ciałem zajmował się rządowy oficer medyczny, dr Palmer, który to w notatce do miejskiego koronera napisał, co następuje. Ciało było bardzo spalone. Nie znalazłem żadnych śladów przemocy. W żołądku znajdowała się duża ilość pożywienia. Nie wyczułem zapachu alkoholu, a organy wewnętrzne były w doskonałej kondycji zdrowotnej. Śmierć nastąpiła prawdopodobnie z powodu poparzeń. Ciało kobiety nie zostało jednak zidentyfikowane, czyli stało się dokładnie tak, jak Eugene sobie zaplanował. Cóż na to wszystko policja? Otóż według lokalnych gazet policja wymyśliła, że to nie było żadne morderstwo i oni sądzą, że to było samobójstwo. Wiadomo, każda kobieta bierze ze sobą kanistę z benzyną i idzie się podpalić, jak chce się zabić. To normalne. Jak się okazuje, od przynajmniej dwóch wieków. Znaczny kabaret, w sensie sketch kabaretu moralnego niepokoju, gdzie jeden z nich dostaje test z ofertą pracy. A wypełnić pomaga mu go kumpel, który twierdzi, że pracuje w kuratorium, czyli pali zwłoki. No, proponuję posłuchać, bo ja myślę, że takie testy były do policji. Często. W każdym razie jacyś lokalsi powiedzieli policji, że widywali tutaj kobietę, która zachowywała się według nich dziwnie, a ponieważ w okolicy znaleziono także małą butelkę oleju do lamp, to policja wykminiła, że ona po prostu popełniła samobójstwo, podpalając się. Koniec końców na posiedzeniu śledczym nie dopisano żadnych ciekawych wniosków, sprawę odłożono gdzieś na półkę, jako wciąż otwartą, ale szczątki kobiety zostały pochowane w trumnie, która z kolei została oznaczona słowami ciało nieznanej kobiety i zostało pochowane na Rockwood Cemetery. Jak jednak pamiętamy, kobieta miała syna i ten syn już paręnaście lat miał, w związku z czym pewnego dnia zapytał Eugene'a, gdzie jest jego matka i dlaczego jest nieobecna. Harry odpowiedział, że jego urocza mamusia uciekła, zostawiając ich dwoje, uciekła z innym mężczyzną. Jakim cudem to wszystko przeszło, nie mam bladego pojęcia, że też sąsiedzi nie sprawdzali, gdzie ona jest. W każdym razie przez dwa lata była cisza i był spokój. W 1919 roku Harry poznał Elizabeth King Allison, szerzej znana jako Lizzie po prostu. No i cóż, zakochał się w dziewoi, choć twierdził po Ani, że on już nigdy w nikim się nie zakocha. Para pobrała się w Canterbury we wrześniu 1919 roku. Harry podał swoje dane jako Harry Leo Crawford, czyli te same co przy małżeństwie z Ani, które jak wiemy były fałszywe. Miejsce urodzenia też zafałszował, podał jej jako Szkocję. A w ramach swojego zawodu wpisał, że jest inżynierem mechanikiem. Z dokumentów sądowych, które można sobie zobaczyć, wynika, że jego nowa ukochana była po 50 jako panna młoda. Po domniemanym zaginięciu Ani, jej syn przeniósł się do Woolloomoolu, gdzie pomieszkiwał w wynajmowanych pokojach. W 1920 roku odwiedził swoją ciotkę, a po tym, co jej opowiedział, prawdopodobnie ona zawiadomiła policję o całej sytuacji i młody w tym momencie już mężczyzna został przesłuchany. Podczas przesłuchania policyjnego powiedział podobno, że gdy wrócił do domu po weekendzie, nigdzie nie mógł znaleźć swojej matki. Jednocześnie Harry zabierał go w miejsce znane z samobójstw, zwane The Gap. Pewnej nocy, mniej więcej tydzień po tym, gdy jego matka zaginęła, Harry zabrał nastolatka
niedaleko Manning Road w Double Bay i powiedział mu, że tamten ma wykopać sobie dół. Chłopiec uczynił to, po czym we dwójkę wrócili do miasta. Po takich rewelacjach policja w końcu zabrała się do roboty i Harry czy też Eugene Falleni został aresztowany w hotelu przy rogu Parramatta Road i Johnson Street w Annandale 5 lipca 1920 roku. W momencie jego aresztowania poprosił policję, żeby umieszczono go w celi dla kobiet. Stwierdził, że był żonaty i całe ostatnie lata przeżył najpierw ze swoją małżonką Annie, a potem z Lizzie w domu w Stanmore, ale jednocześnie poprosił policję, żeby nie mówili jego żonie, że on generalnie jest kobietą. Podczas przeszukania jego walizki policja odnalazła pewne rzeczy, które później zostały przedstawione w sądzie, a które miały za zadanie sprawdzać się jako przyrodzenie, czyli zabawki wiadomego kształtu zrobione z drewna, gumy, powiązane jakimiś kawałkami materiału. Widocznie tego typu elementy sobie montował wieczorem w łóżku, a że to były wczesne lata 20 XX wieku i wcześniej jeszcze z Annie tak samo, 1912-1917, no to tak, wiesz, po ciemku, pod kołdrą i takim sposobem udawało mu się oszukiwać małżonki, że jednak jest mężczyzną. W czasie przesłuchania wstępnego Eugene Falleni został zatrzymany w Centralnym Sądzie Policyjnym pod zarzutem morderstwa. Jego prawnik, Mark Cohen, ze względów znanych jedynie chyba sobie, nie wniósł o poręczenie majątkowe, w związku z tym Eugene, Harry, cholera wie jak to nazwać, do czasu rozprawy właściwej musiał pozostać w areszcie. Miejscowe gazety jakimś sposobem, i mówię jakimś sposobem, ponieważ pamiętasz, on prosił policję, żeby nie informowała jego żony, że tak naprawdę jest kobietą, ale gazety oczywiście dowiedziały się prawdy i opisały go, ją, w sposób następujący. Oskarżona kobieta jest dziwnie interesująca. W sposób nadzwyczajny przypomina mężczyznę. Z twarzy jest zdecydowanie męska. Miała na sobie męskie odzienie. Gdy postawiono ją w doku sądowym, wyglądała na bardzo nerwową. Na małym palcu nosi złotą obrączkę. Stojąc w doku dla świadków, bawiła się barierką z owego doku. W swojej prawej ręce trzymała szary filcowy kapelusz. Jej włosy są niemal czarne i obcięte na krótko. Były starannie zaczesane z przedziałkiem z lewej strony. Jej twarz jest wyjątkowo mała, zwłaszcza w okolicach ust. Jej twarz jest całkiem pomarszczona i sugeruje, że tak naprawdę jest starsza niż 43 lata, które, jak mówi, ma. Na jej odzienie składał się porządnie znoszony czarno-szary garnitur, biała koszula tenisowa, starannie zawiązany zielony krawat zwany Broadway. Jej dobrze wypolerowane buty zrobione były z lakierowanej skóry. Już po aresztowaniu Eugene'a oraz po pozostawieniu go w areszcie 8 lipca 1920 roku inspektor generalny policji podjął potrzebne kroki, by uzyskać zgodę na ekshumację zwłok Annie Birketts. Ponieważ, jak pamiętasz, Annie została pochowana w trumnie oznaczonej jako niezidentyfikowana kobieta, policja udała się do krawca, w którym pracował syn Annie i poprosiła go, by im asystował. Jako, że uważali go za bystrego i inteligentnego chłopca. W międzyczasie druga żona Eugene'a, czyli Lizzie, opowiadała w gazetach, że Eugene był fantastycznym mężem, wręcz idealnym, że prowadzili bardzo szczęśliwe życie małżeńskie, że wszystko było cudownie, ale niestety od momentu aresztowania jej małżonka różni ludzie oraz inna prasa
cały czas ją nachodzi, cały czas jej przeszkadza, szuka sensacji, ona nie jest w stanie normalnie żyć i w związku z tym zmuszona była, by się przeprowadzić. W połowie lipca policja odszukała porzuconą córkę Eugene'a, Josephine. Połowa lipca to był też taki czas, kiedy policji w końcu udało się uzyskać nakaz ekshumacji zwłok. Szczątki kobiety zostały po raz drugi poddane sekcji zwłok. Tym razem wykonano także prześwietlenie rentgenowskie, ale żadne nowe informacje w tej sprawie i w sprawie tego, jak naprawdę Annie zginęła, nie zostały ujawnione, po czym jej ciało zostało oddane rodzinie po to, by pochowali ją według, powiedzmy, swojego obrządku i tak, jak sami by tego chcieli. Pogrzeb nastąpił w miejscówce Warrenora 24 lipca 1920 roku. W sierpniu 1920 roku odbyło się przesłuchanie zwane przesłuchaniem przysięgłym. Nie wiem jeszcze, jaka jest różnica, kiedyś jak się dowiem, to ci powiem. W każdym bądź razie na tym akurat przesłuchaniu wypowiedział się dentysta, który robił sztuczne zęby dla Annie Birkett i które zostały przy niej znalezione. Podczas tego przesłuchania zeznawała także Lily Nugent, czyli jej siostra, i ta z kolei zidentyfikowała kamień szlachetny, który znaleziono przy jej siostrze jako należący właśnie do Annie. Kolejną osobą, która zeznawała podczas tych przesłuchań przysięgłych, był syn kobiety. On z kolei powiedział, że jego matka wyszła za mąż za Eugene'a tylko dlatego, że on był nieustępliwy. Generalnie prześladował jego matkę, więc ta dla świętego spokoju wyszła za niego i że później cały czas w domu były kłótnie i że małżeństwo to nigdy nie było szczęśliwe. Syn powiedział też, że gdziekolwiek się nie wybierali, na przykład w odwiedziny do ciotki czy gdziekolwiek indziej, to jego matka zawsze się martwiła tym, co małżonek raczy wymyślić i wykombinować. Według słów chłopca, czy też młodego mężczyzny już w tym momencie, gdy kiedyś wybrał się wraz z mamą gdzieś tam właśnie do ciotki, Eugene odnalazł ich i wściekł się do tego stopnia, że porozwalał wszystko dookoła. Na sam koniec młodzieniec poinformował jeszcze sąd o tych wycieczkach w miejscówkę samobójców, czyli to, o czym mówiłam, że Eugene zabierał go w to miejsce, a następnie tak naprawdę chciał, żeby chłopiec przeskoczył przez ogrodzenie w stronę klifu razem z nim, ale ponieważ młodziak stwierdził, że Eugene to nigdy go specjalnie chyba nie lubił i zwyczajnie się go bał, a może nie tyle bał, co nie ufał mu, nie ufał temu, co tamten zrobi, gdy on przeskoczy przez ten płot, więc stwierdzał, że nie, on zostaje po tej stronie płotu, a tamten jak chce sobie gdzieś po klifie wędrować, to szerokiej drogi. No i w tym momencie podczas zeznań pojawił się pierwszy sprzeciw. Był to sprzeciw Maddoxa Cohena, czyli obrońcy Eugene'a. O ile same wycieczki do The Gap były faktem niepodważalnym, o tyle Maddox nie chciał się zgodzić na włączenie do zeznań fragmentu o kopaniu dołu. Magistrat jednak zezwolił na to, gdyż, jak twierdził, to zachowanie Eugene'a i to, co kazał młodemu chłopcu robić, wskazywało jasno na to, w jakim stanie umysłu był, czy też co chodziło mu po głowie. Następnie w doku dla świadków pojawił się rządowy oficer medyczny, o którym też wcześniej wspomniałam, dr Palmer. Ten z kolei potwierdził to, co wcześniej napisał, tak, w swoim raporcie medycznym, w raporcie z autopsji, przy czym uznał on, że ponieważ na skórze pojawiły się pęcherze, to jest on w zasadzie pewien, że w momencie podpalenia ta osoba jeszcze żyła. Nie był w stanie powiedzieć, czy była przytomna, czy nie, natomiast według niego żyła. Co do różnych mikropęknięć na czaszce, stwierdził, że te z kolei zostały wywołane już ogniem. Gdyby znalazł jakieś większe, to pewnie wskazywałoby to na użycie siły, natomiast tak jak powiedział wcześniej,
tak jak napisał w poprzednim raporcie, czegoś takiego nie odnalazł. Żadne ślady przemocy generalnie nie zostały odnalezione. Następną osobą, która zdecydowała się na złożenie zeznań, była Henrietta Scheiblich. Była to kobieta, która wynajmowała pokój Eugene'owi w momencie, kiedy Annie już z nim nie było. Generalnie nie było już z nikim, tak? Nie było na tym świecie. W momencie, gdy Eugene przyszedł wynająć do niej pokój, powiedział, że jego żona go zostawiła, a powiedział to w następujący sposób. Mieliśmy całkiem porządną kłótnię, dałem jej w łeb, a ona się zabrała. Henrietta twierdziła także, że Eugene wręcz powiedział jej, iż zamierza on zabić syna Annie i zamierza to uczynić dokładnie w ten wieczór, kiedy zabrał go w miejscówkę, w którym kazał kopać mu dół. Ponieważ Eugene jako inżynier, mechanik nie potrafił czytać ani pisać, to o pomoc w sprawdzeniu, cóż też wypisują gazety, już po morderstwie jego żony, prosił innych. Co jak można się domyślać, przysporzyło nowych świadków, którzy po prostu powiedzieli, o co zostali poproszeni. A ciekawski Eugene pytał ich, czy w gazetach są jakieś wzmianki o morderstwie. No kto normalny się o to pyta? Odnaleziona przez policję córka Eugene'a, czyli Josephine, nie została przesłuchana w sądzie, natomiast prokurator dostał pozwolenie, by przeczytać w sądzie jej zeznania, które złożyła wcześniej na policji, by traktować je jako zeznania złożone pod przysięgą oraz by traktować je jako zeznania złożone przez osobę wrogą oskarżeniu, tak? Czyli jest to świadek przychylny osobie oskarżonej. Josephine na policji powiedziała, co następuje. Moje pierwsze wspomnienia związane z matką są z czasu, kiedy miałam mniej więcej 7 lat. Ona zawsze nosiła męskie ubrania i w okolicy była znana jako Harry Crawford. Dorastałam i wychowywana byłam w Double Bay przez panią De Angelis, którą zazwyczaj nazywałam babcią. Babcia powiedziała mi, że Harry Crawford to moja matka. Powiedziała mi także, że mój ojciec był kapitanem na statku. Moja matka była dla mnie wyjątkowo okrutna, gdy byłam dzieckiem i bardzo często zapominała o moim istnieniu. Babcia powiedziała mi, że matka kiedyś próbowała mnie udusić poduszką, gdy jeszcze byłam dzieckiem. Pani De Angelis zmarła, gdy miałam mniej więcej 12 lat, a wtedy mama zabrała mnie do małej cukierenki w Balmain, którą prowadziła pani Birkett, która miała syna imieniem Harry. Moja matka powiedziała mi, że pani Birkett zawsze miała jakieś pieniądze i że zawsze uważała moją matkę za mężczyznę. Odpowiedziałam jej, o, pewnego dnia dowie się prawdy. Moja matka odpowiedziała, będę na to uważać. Prędzej sama zejdę z tego świata, niż pozwolę, żeby policja dowiedziała się o mnie czegokolwiek. Moja matka zawsze mówiła mi, żebym mówiła do niej ojcze i bym nie pozwoliła pani Birkett lub komukolwiek innemu dowiedzieć się, że ona naprawdę jest kobietą. Nie wiedziałem, że moja mama poślubiła panią Birkett, ale mieszkali w tej samym pokoju i spali w tej samej sypialni. Bardzo dużo się kłócili. Po takiej kłótni moja matka zwykle przychodziła i mówiła: o, kolejna kłótnia przez ciebie. Nawet wyspać się nie mogę. Gdy odpowiedziałam na to mamie, powiedziała: och, cóż za wspaniałą, kochaną córeczkę mam. Zapytałam, czego ty oczekujesz? Ja mam kochaną matkę. W 1917 roku spotkałam moją mamę, która powiedziała mi, że całe jej życie wywrócone jest do góry nogami i że pani Birkett odkryła w końcu, iż jest kobietą. Matka, nie pani Birkett, ta to wiedziała, że jest kobietą. Moja mama wydawała się bardzo podenerwowana i nigdy dużo nie mówiła o sobie samej. Pod koniec owych przesłuchań przysięgłych Eugene'owi Falleni przyznano datę procesu właściwego oraz odmówiono mu poręczenia, czyli wyjścia za kaucją. Proces właściwy rozpoczął się w sądzie w Darlinghurst w październiku 1920 roku. Sprawa określana była w prasie po pierwsze jako sensacyjna, a po drugie jako mężczyzno-kobieta, czy sprawa mężczyzno-kobieca,
męsko-kobieca, no cholera wie jak to nazwać naprawdę. A sam Eugene, czy też Eugenia, najpierw pojawił się na miejscu oskarżonego w męskim garniturze, a później pojawił się w ubraniu kobiecym. Na sprawie właściwej przedstawiono głównie przesłuchania z tego posiedzenia przysięgłego, przy czym oskarżyciel jakoś tak był milcząco małomówny w momencie, kiedy w zasadzie należałoby podać, jakie relacje panowały pomiędzy oskarżonym mną a osobą zmarłą. A swoją małomówność wytłumaczył tym, że są pewne kwestie, o których on raczej nie chciałby rozmawiać, do których nie chciałby nawiązywać w obecności kobiet. Przy czym przewodniczący tego posiedzenia, sędzia przewodniczący Sir William Cullen, odpowiedział w tym momencie, że jeżeli kobiety przyszły do sądu kryminalnego, ich obecność jako obecność nie będzie w tym momencie rozważana jako obecność kobiet. Innymi słowy, tamten miał po prostu powiedzieć, co było do powiedzenia. Oskarżyciel w tym momencie nie miał już żadnych zasłon i żadnych wymówek i musiał powiedzieć, co następowało w małżeństwie zarówno między Eugene'em a zmarłą Annie oraz nawiązać do małżeństwa pomiędzy Eugene'em a Lizzie. W tym momencie wyjął pudełko, w którym znajdowały się te właśnie różne gadżety, sztuczne dodatki, które powinny udawać męskość, i demonstrując je powiedział, że oskarżona była bardzo praktyczna w tym, w jaki sposób oszukiwała swoje małżonki. Powiedział, że te oto przedmioty pozwoliły jej oszukiwać te kobiety przez lata, wmawiając im, że jest mężczyzną. W następnej kolejności w sądzie przytoczono wymianę zdań pomiędzy policjantem a Eugene'em Falleni. Była to rozmowa dotycząca przeszukania domu w Stanmore, czyli tego, w którym mieszkał już ze swoją drugą żoną. Eugene powiedział do policjanta: znajdziesz tam coś, czego używałem. Co to jest? Czy to jest sztuczne? Tak, nie pozwól, by to zobaczyła. Czy chcesz mi powiedzieć, że ona nic o tym nie wie? Na co Eugene odpowiedział, że absolutnie nie i że jego pierwsza żona też o tym nie wiedziała przez większą część ich małżeństwa. I mowa tutaj oczywiście o tych zabawkach, tak, których używał zamiast prawdziwego Conora. W międzyczasie ktoś jeszcze złożył zeznania, ktoś, mężczyzna zwany David Love, i w zeznaniach swoich powiedział, że w miejscu, w którym znaleziono później spalone szczątki Annie, on widział jakąś kobietę z walizką, która zachowywała się w dziwny sposób i zniknęła właśnie gdzieś tam w okolicach tych spalonych szczątków, w sensie tam, gdzie one zostały później znalezione. A policjant inspektor Mace, który był obecny na tym początkowym przesłuchaniu śledczym, zasugerował, że może to była ta kobieta, która właśnie sama siebie podpaliła, ale tym razem, że zrobiła to przypadkowo. W każdym razie Eugene nie przyznał się do winy, nie przyznał się do zarzucanego mu czynu. Ława przysięgłych potrzebowała jedynie 2 godzin, żeby ogłosić swój werdykt. I tutaj nie będzie dla nikogo chyba niespodzianką, że został uznany winnym i skazany na karę śmierci. Przynajmniej takie były zalecenia ławy przysięgłych. Po czym przewodniczący składu sędziowskiego zapytał, czy chciałby on jeszcze coś powiedzieć. Na co Eugene skonsultował się najpierw ze swoim obrońcą, po czym powiedział: przez 3 długie miesiące byłem w Long Bagel. Jestem na skraju załamania nerwowego. Nie jestem winny, wysoki sądzie. Nic nie wiem o tym, o co mnie oskarżacie. Skazujecie mnie na podstawie fałszywych dowodów. W połowie października Eugene złożył apelację, ponieważ stwierdził, że wyrok ławy przysięgłych był zupełnie niezgodny z przedstawionymi dowodami, że dowody przedstawione przez koronę były słabe, że były co najwyżej poszlakowe i generalnie na tym bazował swoją apelację.
Sąd Apelacji Kryminalnych oddalił tą sprawę, a w swoim oświadczeniu napisali, że ława przysięgłych doszła do takich, a nie innych wniosków co do jego osoby z powodu jego przyczynienia się do śmierci tej kobiety, nieważne w jaki sposób to uczynił. I że w związku z czym uznają oryginalny wyrok ławy przysięgłych za jak najbardziej sprawiedliwy, podtrzymują tą decyzję, ten wyrok, iż Eugene jest winny. Kara śmierci w przypadku Eugene'a Foleni została zmieniona na dożywocie. Natomiast ogólnie ta sprawa odbiła się bardzo szerokim echem, zwłaszcza w prasie, gdzie przedstawiano go jako osobę niemoralną, przedstawiano go jako potwora, jako perwerta. Fakt jest faktem, że przez lata robił wszystko, żeby naprawdę te kobiety po prostu oszukiwać. Ale jako więzień lub więźniarka, bo w sumie to nie wiem w jakiej celi ostatecznie przebierańca zamknięto, jego znajomi oraz pracownicy więzienia zajmujący się powiedzmy resocjalizacją wielokrotnie składali petycje o tym, żeby go wypuścić. I w lutym 1931 roku pan Lamaro, który był w owym czasie ministrem sprawiedliwości, złożył wizytę Eugene'owi. Podczas tej wizyty przesiedział z nim godzinę i po tej godzinie wypuścił go na wolność. Po prostu podjął decyzję, żeby Eugene'a wypuścić. Powiedział też, że ten więzień jest osobą starszą, ma już prawie 60 lat, nie ma najmocniejszego, najlepszego zdrowia i w związku z tym on daruje mu wolność. W momencie wypuszczenia Eugene'a z więzienia podjechał po niego samochód, po czym zabrał go w nieznane miejsce. Po tym czasie Eugene zniknął całkowicie z jakichkolwiek radarów. Po tym w zasadzie zniknięciu okazało się, że Eugene Foleni przyjął kolejne fałszywe nazwisko, tym razem jako Gene Ford, po czym został właścicielem stacji w Paddington w Sydney. 9 czerwca 1938 roku zszedł z chodnika i niestety wszedł prosto pod samochód tuż na Oxford Street. Ten samochód w niego uderzył i Eugene, czy też w tym wypadku już Gene Ford, zmarł z powodu obrażeń odniesionych w wyniku tego wypadku. Zmarł w szpitalu w Sydney. Został zidentyfikowany po odciskach palców, a także po 100 funtach, które zostały znalezione w jego kieszeni po tym, jak sprzedał tą stację, a przed tym, jak wszedł pod samochód. Można w zasadzie przypuszczać, że zrobił to celowo. Natomiast posiedzenie śledcze wykazało, że ta śmierć była przypadkowa, no bo wiadomo, kierowca nie wjechał w niego celowo, tylko jechał normalnie sobie gdzieś tam po drodze, a on wszedł pod ten samochód. Klepsydrę Eugene'a wystawiono na nazwisko Gene Ford i pod taką też nazwą, czy imieniem, nazwiskiem został on pochowany w Rookwood Cemetery przy kościele anglikańskim. I to tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszą opowieść. Ja przyznam szczerze, że ciężko mi było ogólnie to opowiadać, bo dla mnie co innego jest, jak ktoś zmienia płeć, czy to z mężczyzny na kobietę, czy z kobiety na mężczyznę, ale nie wiem, jak to ująć, poprawnie ją zmienia, czyli przyjmuje hormony, przechodzi terapię, w sensie przechodzi terapię normalną, mentalną, że tak powiem, przechodzi terapię hormonalną, po czym kończy całą sytuację operacją zmiany płci. Tutaj jak gdyby nie ma dla mnie żadnego ale, czy jest to mężczyzna, czy jest to kobieta, że tak powiem, z jakąkolwiek sytuacją mierzymy się później finalnie, to taką płeć dla mnie ta osoba ma. A tutaj była to nietypowa sytuacja. Ja rozumiem, że to wszystko się zaczęło jeszcze w wieku 19 i ciągnęło do w zasadzie początków XX wieku. Najgorsze było to, że ten delikwent, czy też ta delikwentka po prostu była oszustem i to naprawdę fatalnym oszustem, bo ja nie wiem, jak można przez tyle lat kogoś, kogo rzekomo się kocha, z kim się jest, oszukiwać w taki sposób. I tak jak jest mnóstwo dowcipów pod tytułem
zabierajcie swoje dziewczyny na pierwszą randkę na basen, tak? Czyli że zobaczą cię bez makijażu. Tak samo w tym wypadku by wypadało powiedzieć, że no, jakikolwiek pierwsze zbliżenie, to najlepiej zdecydowanie w świetle lamp i to najlepiej kilku. I totalnie nago, tak? Żebyś wiedziała, z czym z kolei ty masz do czynienia. W każdym bądź razie na dzisiaj to jest wszystko. Przypominam, iż istnieje możliwość dołączenia do mnie na YouTube, dołączenia jako członek na YouTube. Za obecne wsparcie dziękuję jak zwykle Ani M., Arturowi, Dorocie i Gennaro. Dziękuję moim rodzynkom, panowie, że oczywiście zaglądacie tutaj i spędzacie ten czas tutaj razem z nami. Nami kobietami, w sensie, że my za tydzień słyszymy się ponownie, ale słyszymy się w może nie tyle nietypowej sprawie, co nietypowo opowiedzianej, bo to już mogę ci powiedzieć, ponieważ chcę, żebyś przekonała się, z czym mam do czynienia, składając odcinek w jakąkolwiek sensowną całość. I w związku z tym stwierdziłam, że po prostu przetłumaczę ci źródła tak, jak mam do nich dostęp, tak jak ja je widzę, jak ja je czytam. Tylko okazało się, że chyba zajmie mi to trochę dłużej niż planowałam początkowo, ponieważ chciałam, by ten odcinek okazał się w tym tygodniu. To się nie uda i nie udało. I w momencie, jak zdałam sobie z tego sprawę, że to się nie uda, to stwierdziłam, że muszę znaleźć coś innego i opowiedzieć coś innego w międzyczasie. Mam nadzieję, że sprawa Eugenii, Eugeniusza, Harego, Jean, oszusta innymi słowy, była dla ciebie ciekawa, była interesująca. I że, no właśnie, że za tydzień słyszymy się ponownie. Teraz już dziękuję ci, że chciałaś spędzić ten czas ze mną. A tymczasem dobranoc.